Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Buduj jak Fortnite i będziemy budować sobie nową trasę dla nowego driftowozu, który sobie stworzymy. Będzie to miejsce driftowe, na które ja często wpadałem, gdzie robiłem sobie drifciki, nawet jak nie było tego update'u, gdzie można teraz sobie wyznaczyć trasę, gdzie można zrobić drifty. Na ostatniej próbie stworzenia trasy niestety nie udało się jakby zachować mojego samochodu, tuningu mojego samochodu. I nie wiem, jak ludzie mają ukończyć teraz moje wyzwanie na tamtej trasie. Zresztą, zobaczmy, czy coś się zmieniło. No i jesteśmy na miejscu, samochód wygląda nieco dziwnie. Ja w rzeczywistości go stuningowałem dość mocno. Jak tworzyłem sobie to wyzwanie, to on był tak porobiony, że no fantastycznie się nim driftuje, a jak skończyłem je robić, to zrobiło się z niego to. Standardowa wersja 350, która do driftu no nie bardzo się nadaje, ani tu szpery nie mamy, ani mocy, ani odpowiedniego koła, ani wiesz, poszerzenia i ciężko wyrobić te punkty, które tutaj, wiesz, ludziom zadałem, żeby zrobili, nie? Czyli 30 tysięcy, gdzieś to jest wciul punktów. Ja nie wiem, jak oni to tutaj zrobią na tym wyzwaniu. Traska jest bardzo fajna i dzisiaj zrobimy sobie coś podobnego, tylko mam nadzieję, że się tak nie zbaguje jakoś dziwnie. O, 6 tysięcy to jest mój max. Naprawdę nie wiem, jak ktoś to zrobi, chyba że na padzie poszłoby to lepiej. Dziwne to jest. Wybieramy sobie skill score. Aha, muszę się przemieścić, bo to się zacznie dokładnie w tym miejscu, w którym jestem. Więc ja sobie pomyślałem, że pójdziemy sobie w zupełnie inne miejsce. Zapomniałem w ogóle, że my najpierw musimy zrobić samochód driftowy, a dopiero później przystąpić do tworzenia trasy. Więc pozwólcie, że coś sobie wybiorę. Albo inaczej, przecież ja mam wheel spiny do losowania. Czasami naprawdę wylosuje się coś bardzo dziwnego do driftu. Kurczę, prawie trafiłem na BMW i7. Co powiecie na Dodge'a Vipera z 13 roku? To może być ciekawa sprawa. Dodamy sobie go do garażu. Zobaczymy, jak będzie driftował. Chyba że nie, no tym Lotusem to nie damy rady driftować. Sprzedajemy go. I mój ulubiony moment. O. Niewiele siadł, no nie? Tylko troszeczkę z tym zawieszeniem driftowym. Zawsze coś. I wiecie co? Standardowy silnik sobie tutaj zostawię w tym samochodzie. 702 konie mechaniczne w 100% nam wystarczą, żeby latać tą furą nieprawdopodobnie. Tak myślę przynajmniej. Ma ciekawy kształcik z przodu, napęd na tył. Powinno być w porządku. Jeszcze jakieś malowanko, dostosowanko i zobaczymy, czy lata. Teraz tak patrzę, że do tego samochodu nie ma możliwości zainstalowania dystansja. Te przednie koła, jeśli mamy je trochę w negatywie, są nieco za mocno schowane w to nadkole. Dziwnie to wygląda, no ale już jakoś to przeboleję. Uwierzycie, że na tym Viperze nie da się założyć rejestracji? Zobaczcie, naklejka niestety przenika, więc damy sobie tutaj coś takiego, żeby było widać, że to my. Słuchajcie, każdy gracz, który będzie podejmował to wyzwanie, będzie widział tę naszą naklejkę, nie? Więc The Best Drift Club, proszę bardzo. Zapisujemy. Furka już driftuje i brzmi fantastycznie, posłuchajcie. Ale skopałem ten drift. Troszeczkę jak... Mam wrażenie, że ten asfalt jest troszeczkę taki bardziej śliski w zimę w Fordzie. Za każdym razem mi się źle driftuje w zimę. Nie wiem, czy to ze względu na brak dymu, czy co jest tego powodem. Kurde. Nie wiem, zobaczymy. Ostatnio sobie zmniejszyłem czułość kierownicy, więc to też trochę wpływa na jakość mojego driftu, bo się jeszcze ciągle przyzwyczajam do tego driftowania, ale idzie w porządku, wiecie, ta kierownica bardzo szybko odbija, jestem w stanie jakby właśnie mniejszą czułość sobie ustawiać i też w miarę ogarniać ten drift ze względu na to, że ta kierownica jest taka szybka, nie? Że ona jakby od razu się koryguje w kierunku jazdy, no ale do tego trzeba się, jak widzicie, jeszcze przyzwyczaić. Furka jest dobra do driftu, ale zauważyłem jedną rzecz, bo podriftowałem sobie ostatnio trochę na padzie i zauważyłem jedną rzecz, że tymi furkami, którymi fajnie się driftuje na kierownicy, niekoniecznie dobrze driftuje się na padzie.
I odwrotnie, tymi co się driftuje na padzie fajnie, niekoniecznie dobrze driftuje się na kierownicy. Coś tutaj chyba... Albo dwójkę mam za krótką, albo coś. Jeszcze będę musiał odrobinkę podszlifować ten samochód, zanim stworzę nim jakieś wyzwanko. Aha, jeszcze plus jest ogromny taki, że teraz nie musicie szukać mojego samochodu, żeby go sobie przetestować, tego driftowego. Nie, tam tuningu i tak dalej. Możecie sobie po prostu wybrać moje wyzwanie i automatycznie będziecie driftować, czy tam robić jakieś inne wyzwanie samochodem, który przygotowałem, nie? W tym wypadku jest to Viper driftowy z naszym pięknym logotypem, jednym z wielu, które zrobił na przykład Maciej. I będziecie mieli je sobie na tylnym zderzaku. Będziecie mogli furę przetestować. No dobra, no to co? Przystępujemy chyba powoli do tworzenia naszej mapki. I wiecie co? Mam wielką nadzieję, że tym razem ten tuning samochodu się nie popsuje, że wszystko będzie w porządku, ale nawet jeśli samochód będzie jakiś słaby do driftu, jeśli to będzie standardowy Viper, to i tak powinno się nim jakoś driftować. Ale wolałbym tego uniknąć, bo jest fajnie przygotowany, zwłaszcza pod graczy, którzy grają sobie na kierownicy. No dobrze, ustawimy sobie początek może z tej strony, żeby łatwiej było zacząć ten drift. Nie wiem, czy samochód będzie dokładnie w tym miejscu stał przy rozpoczęciu, ale chyba tak. Wybieramy sobie skill score, wybieramy sobie oczywiście, nie wiem, tym razem może lato sobie wybierzemy nawet. Wybierzemy sobie, a może taki, noc może nie, ale wieczór. Dajmy sobie, oczywiście bez cholernego ruchu ulicznego. I dajemy sobie, no, 60 sekund powinno wystarczyć, żeby dojechać tam na górę, nie? Bo będziemy robić te serpentynki. Okej, zapisujemy. I tutaj będzie o tyle trudniej jakby wyodrębnić tę trasę, bo na poprzednim odcinku byliśmy w mieście, to tam wiecie, w mieście wszędzie są jakieś różne murki, nie murki. A tutaj będzie tyle trudniej, że mamy taką, wiecie, otwartą przestrzeń. Jak zacząłem sobie tutaj, to niestety mój samochód jest odwrócony w drugą stronę niż trzeba. Wobec czego... No, będę musiał chyba jakoś inaczej go ustawić, żeby był ustawiony w stronę tych zakrętów. Nie może przecież być w drugą stronę. My tu sobie spróbujemy teraz użyć tego takiego oświetlenia horyzonowego i zobaczymy, czy da się oświetlić jakby trochę tę trasę. W sumie mogę to spróbować teraz. To jest takie duże, duże oświetlenie. Już wam pokazuję, jak ono wygląda. Będziemy musieli sobie zacząć od nowa to budować, ale sprawdzimy, czy to działa. Więc co, mamy sobie oświetlenie i co, ono gdzieś tutaj świeci, czy to jest takie raczej statyczne, nie? Zużywa aż 3% budżetu. Nie wiem, może musimy wrócić do samochodu? I co? Coś oświetla? Nie, chyba nie! To chyba nie działa, nie? To jest... Znaczy, to się świeci, to jest takie jasne. No ale nie pokazuje nam na drodze żadnego oświetlenia. Szkoda trochę, nie? No i mamy sobie coś takiego. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z tyłu, zabudowane. To są właściwie zabezpieczenia, żeby gracze nie jechali gdzieś indziej, bo no wiecie, według gry celem tutaj nie jest driftowanie, tylko zdobycie jak największej ilości punktów skill, zarobienie właściwie wszystkiego, co można. Można nawet sobie wjechać w murek, dlatego tych murków tutaj nie odgradzałem, nie? Żeby można było jak najwięcej tych punktów sobie wbić. Może ktoś będzie chciał wszystkie staranować tym Viperem i nabić większą ilość punktów. Natomiast tematem przewodnim jest tutaj oczywiście driftowanie, ale ktoś tam sobie może jeszcze dodatkowo płotek skosić. I tutaj już na samym szczycie, no, nie będzie właściwie co robić. Nie chciałem tutaj odgradzać, bo no tu nie ma jakby więcej punktów chyba nabić, bo się zaraz skończy czas. O,
Ewentualnie mógłby to, ktoś tam skoczyć może na koniec, bo to jeszcze zostanie z tych 60 sekund trochę. A skrócić czasu nie mogę, więc chyba najlepiej będzie może faktycznie zablokować tutaj na koniec tą drogę jakoś. I robimy sobie teścik. O, proszę bardzo. Tutaj sobie nawrotkę robimy. Ona, ta traska na razie jeszcze nie jest skończona, jeszcze będę ją chciał jakoś upiększyć. Uje, ale ten Viper ma kopa. Widzieliście, jak na ręczny ładnie poleciał sobie? Tutaj dodałem jeszcze taką kopkę. Ale ona obraca! O ja, to będzie trudne, żeby tu ogarnąć. Nie wiem, jak ten Viper wycofał, skoro tylne koła miał w powietrzu, ale to jest Forza, no. Nie przyczepiajmy się takich rzeczy. I tak, są te dwie ramki. Jedna jest tutaj, która jest takim trochę utrudnieniem. Gracz nie może uciec, wszędzie są barierki, wszystko jest zabezpieczone. Raczej tutaj po lewej stronie nie będzie musiał opłacać skakać, żeby sobie coś tam nabić więcej punktów, chociaż cholera wie. Gracze są ogólnie bardzo sprytni, wiecie. Tutaj te barierki takie, co wybudowałem z tych wagonów, to są tak naprawdę zabezpieczenia, ale na pewno znajdzie się jakiś spryciarz, który, wiesz, będzie zdołał jakoś to obejść, no nie? Czekajcie, jeszcze raz muszę sobie tutaj myknąć. Zobaczymy, czy to będzie w porządku, czy spróbujemy sobie skoczyć tam z klifu i zobaczymy, jaki to da nam rezultat. No myślę, że niezbyt dobry, dlatego że, no wiesz, ryzykujemy tym, że możemy stracić wszystkie punkty uderzeniem, a tu chodzi o to, żeby, wiesz, 60 sekund, 60 sekund nabić duży mnożnik, nie? Kurczę, nie wiem, czy ten Viper jest odpowiednio zrobiony, ale chyba jest. Te ramki mają chyba za dużą hopkę, ale to jest, wiesz, ta ramka jest fajna taka do podtrzymania mnożnika, nie? Więc jak ktoś będzie chciał sobie... O, dobra, sprawdzimy teraz, jak to tutaj wygląda. Czyli co, będziemy na przykład chcieli sobie tu wyskoczyć, pyk, i walimy w kamienie, nie? No i okej, zrobiłem coś takiego, 35 tysięcy w 60 sekund, myślę, że spoko. Najładniejszy na świecie drift to nie był. Ciekawe, co bot zrobi, jadąc raz w kierunku rampy. To zbije się oczywiście. Ale myślę, że to całkiem dobry wynik do pokonania dla innych graczy. No i moja karta nazywa się Drift Like You Like It. Make best score possible with Crazy Drift Viper. Proszę bardzo, publikujemy. No i teraz trzymajcie kciuki, żeby wszystko było w porządku z tym Viperem, żeby on jakoś nie zmienił swojego wyglądu, tuningu. Tutaj w tej próbie, gdzie od razu sobie testujemy, wszystko powinno być w porządku. Natomiast gdy jakby wyszukam sobie tej karty ponownie, prawdopodobnie mój Viper, znaczy ten Viper, będzie trochę zmieniony. Teraz ma ten tuning. Tak, teraz zdecydowanie ma ten tuning. Nie wiem, czy uda mi się pokonać swój wynik. Myślę, że wam na pewno się uda, nie jest to takie trudne. To jest po prostu takie wyzwanko, żebyście sobie zrobili tę strefę driftową. Trochę tak tutaj wszystkiego nabudowałem, nastawiałem, nie? Jest tutaj jakaś hopka, jest takie, wiecie, utrudnienie dla was, żebyście jakoś tutaj przetrwali. Starajcie się też rozwalać na przykład trochę murek tyłem, pyk. Odrobinkę, tutaj macie hopsalnię, można sobie hopsa zrobić. Cyk, tutaj można jeszcze ten znak rozwalić, tutaj trochę płotka skosić. Najważniejsze, żeby tyłem, nie? No ale jak się nie uda, to też się nic nie stanie. Kurczę, oby wyszło, oby ten Viper był stuningowany, bo jeśli nie, to... No dobra, ale mam Vipera, czy
Jest tuningowany. Felgi powinien mieć i wygląd, i malowanie takie samo jak było. Ale zobaczymy, czy będzie driftował. Moc powinna być ciężka do rozpoznania. Słuchajcie, jest negatyw. Jest negatyw, to jest dobrze. Jeśli jest... O kurde, chyba się zapisało, bo jest, widzę, że jest negatyw sobie w samochodzie. Więc na pewno jest to fura do driftu tym razem. Bo w poprzednim moim wyzwaniu niestety nie udało się, coś się zgliczowało i 350 nie była takim driftowym samochodem, tylko była po prostu takim... O, proszę bardzo, jak fajnie. Była takim standardowym autem, ale po prostu z malowaniem takim jak mój driftowóz ma, nie? Cyk. Trójka. O, jedynka mi się wbiła, cholera. Dobra, będę musiał tutaj zawrócić. Jeszcze jest trochę, kurczę, tego czasu na nawrotkę, to można zrobić właśnie tapa tutaj na ten wagon, powiedzmy. Jeszcze trochę wrócić i można nawet zaliczyć fail, dobra, nie zdobyłem wymaganej ilości punktów, niestety. Ale jest Viper taki, jak powinien być, jest tuningowany, jest moja trasa gotowa, także bierzcie i testujcie, na pewno uda wam się pokonać mój wynik. No niestety ta moja pierwsza traska z Nissanem 350Z, jak pokazywałem wam na początku odcinka, coś się popsuła i wiecie co, chyba będę musiał ją po prostu usunąć. No szkoda, bo też się tam trochę napracowałem przy niej i sobie ją razem robiliśmy, no ale jak się nie da, to się nie da. Proszę bardzo, kasujemy. No i została ta jest, to jest jak najbardziej wszystko w porządku, można sobie testować. Myślę, że jest taki dosyć łatwy, ale wymagający, No, taki średni poziom tego wyniku, na pewno sobie z nim poradzicie, kurczę. Trzeba tam troszeczkę porozwalać tych obiektów, tam na tych hopkach ładnie wyskoczyć i wszystko będzie dobrze. Także co, bawcie się nowym Viperkiem na tym tutaj wyzwaniu dla was, a ja wam życzę miłej reszty dnia i zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że macie playlisty różne, macie możliwość wybierania też innych filmów na moim kanale, które również są fantastyczne. Także zapraszam na pozostałe filmy. No i co, trzymajcie się, na razie. Chujos!